wpływ seksu na relacje. Czy lepiej jest uprawiać długi seks, ale rzadziej, czy krótki, ale częściej? Witam. Dzisiaj podzielę się moim doświadczeniem i powiem Ci tak. Dawno temu myślałem, sądziłem, nawet jakby to powiedzieć, uprawiałem seks bardzo długo. Myślałem, że im dłużej gdzieś tam będę kopulował z kobietą, tym jest to lepsze. Tymczasem po latach, po poznawaniu gdzieś tam dziewczyn, po testowaniu różnych gdzieś tam sposobów, po rozmowie z tymi dziewczynami, po sprawdzeniu ich gdzieś tam samopoczucia w tej sytuacji i w tej, doszedłem do klarownych wniosków, że kobiety lepiej się czują, kobiety lepiej funkcjonują, gdy seks jest częściej i nie jest on długi. I teraz powiem Ci tak. Wyobraź sobie sytuację, w której gdzieś tam masz dziewczynę, masz ten regularny seks i przykładowo Twój seks trwa bardzo długo. Przykładowo uprawiasz seks z dziewczyną godzinę, półtora, dwie godziny i później gdzieś tam wydaje ci się, że jest wszystko super. I mogą dojść, może dojść do sytuacji, w której dziewczyna no, nie będzie miała ochoty na ten seks. Bo powiem ci tak, ona będzie kojarzyła cię z tym, że ten seks jest zawsze długi. No nie? Że ty nawet przyzwyczajasz swój organizm do długiego dystansu, do maratonu. I powiem ci tak, to spowodowane jest tym, że kobieta zaczyna odczuwać ten seks jako coś długiego. Rozumiesz? Jako coś długiego i nie jest to dla niej dobre. No bo zobacz, kobieta, gdy uprawia seks, no to tam się w niej odpalają procesy, no nawilżenie i tak dalej, no nie? I w momencie, gdy ty posuwasz dziewczynę przez pół godziny, ona dojdzie raz, dojdzie drugi, no nie? I po tych pół godzinach, przykładowo ty jeszcze nie doszedłeś, bo zazwyczaj jak faceci dochodzą, to już drugi raz już im się nie chce. Ale ty jesteś nauczony na długi dystans, no nie? Więc uczysz się, żeby przykładowo kobieta dochodziła jak najwięcej, a ty przykładowo po pół godziny dopiero dochodzisz. I teraz zaczynają się problemy. Bo okej, kobieta gdzieś tam ma jeden, drugi orgazm, wydaje się, że jest super fajnie, ale z każdą kolejną minutą zaczynają się robić problemy, bo tam na dole jej wysycha, rozumiesz? To nie jest tak, że jak kobieta jest podniecona, to przykładowo cały czas jej gdzieś tam będzie się ten śluz produkował, no nie? Gdzieś po pół godziny albo po godzinie już go będzie coraz mniej. I zaczynają się robić takie problemy, że kobieta no, zaczyna odczuwać dyskomfort. No bo tam już nie jest ślisko, no nie? Tam już nie jest ślisko. Tam zaczyna się robić no, otarcia i tak dalej, no nie? I zaczyna się robić no, nieprzyjemnie. I dochodzi do sytuacji, w której no, kobiecie seks zaczyna się kojarzyć no, z bólem, rozumiesz? Z bólem, no że znowu będziesz ją posuwał gdzieś tam przez minimum pół godziny, no i przez to kobieta też nie chce, no nie? Nie chce. Zazwyczaj mówi, że później i tak dalej, albo gdy ona będzie bardziej gotowa, no nie? Bo ona gdzieś tam szykuje się na maraton, no nie? Szykuje się na maraton. Bo ty przykładowo nie umiesz dochodzić szybko, no nie? I gdzieś tam naoglądasz się jakichś tam
filmów i tak dalej, jakichś pornoli, że gościu posuwa laskę przez pół godziny i tak dalej, i tak dalej. I ty myślisz, że to jest super dobre, no nie? No powiem ci, że to nie jest dobre. I niektórzy myślą, a no to dobra, dojdę gdzieś tam po 15 sekundach i przykładowo to jest źle, będą się śmiali. No nie do końca, no nie? Bo o ile gdzieś tam no dojście bardzo, bardzo szybko, no jest okej, śmieszne, no bo ledwo wchodzisz, a ty już dochodzisz, no to nie. Ale powiem ci tak, kobiety o wiele lepiej się czują, o wiele lepiej się czują, gdy ten seks jest krótki, ale częstszy. Rozumiesz? I powiem ci tak, u kobiety orgazm zaczyna się w głowie. To są pewne stany. Ona musi wejść w pewien stan. I w momencie, gdy ona wchodzi w ten stan, dostanie orgazmu przez kobiety, to jest kwestia minuty, dwóch minut, trzech minut. Kobiety też potrafią dojść bardzo szybko, rozumiesz? Kobiety naprawdę bez problemu potrafią dojść w 30 sekund. Tylko wystarczy, że wejdzie w odpowiedni stan, rozumiesz? W odpowiedni stan i po prostu minuta i ona już ma orgazm, rozumiesz? Bardzo silny i tak dalej. I zobacz, kobiecie tak naprawdę wystarczy jeden orgazm, rozumiesz? Jeden, bo zazwyczaj ten pierwszy jest najsilniejszy zawsze. To jest po prostu jak taka kula w głowie się gdzieś tam napompowała, jak taki balon, no nie? I bum, no nie? Każdy kolejny już jest, ale już nie będzie miał takiego powera, no nie? Nie będzie miał takiego powera. I w momencie, gdy przykładowo ty, gdy ona dojdzie, ty lecisz dalej, okej, za chwilę będzie miała drugi, będzie fajny, ale jakby to powiedzieć, po pewnym czasie, no ona nie potrzebuje tylu orgazmów, rozumiesz? Ona nie potrzebuje orgazmu za jednym razem 3 czy 4. Dla niej, powiem ci, wystarczy 5 minut, dojście, pyk, szybki numer, tak to nazwijmy, i ona już idzie dalej, no nie? Ona już jest zresetowana i przykładowo rano był szybki numerek i wieczorem ona już by chciała znowu szybki numerek, rozumiesz? Po co na przykład ma tracić 2 godziny rano na seks? Skoro może zrobić to w 5 minut, rozumiesz? W 5 minut. I powiem ci tak, jeśli kobieta nie dojdzie w ciągu, nazwijmy to, 5 minut, no to później już jest ciężko dojść, wiesz? Ona już musi naprawdę tam się skupiać i tak dalej, i tak dalej. To tak jak zobacz ty, jeśli ten seks masz bardzo często, no to jest ci dojść trudno bardzo szybko, rozumiesz? Jeśli przykładowo masz dłuższą przerwę, to zobacz, jak szybko potrafisz dojść, no nie? I teraz zobacz, kobiety mają identycznie. Kobieta, jeśli ma przerwę, jeśli do tego dochodzą dni płodne i tak dalej, to ona jest chodzącą bombą, rozumiesz? Wystarczy ją lekko gdzieś tam dotknąć, naprawdę, i ona już potrafi dojść, rozumiesz? Złapiesz ją za słówka gdzieś tam, jak ona jest, i puf! I to jej wystarcza, rozumiesz? I to jej wystarcza. I powiem ci tak, dzięki temu, że seks jest częściej, ale jest krótszy, kobiety są bardziej spełnione w relacji. No bo przykładowo zobacz, wstajesz rano, rachciach pach, 5 minut, laska doszła, ty doszedłeś, zaczynacie dzień. Nie potrzebujecie tracić gdzieś tam 2 godzin. Ewentualnie, jeśli ona nie dojdzie, to ty dochodzisz, no nie. Czasem jest tak, że kobiecie wystarczy to, że ty dojdziesz. Rozumiesz? 5 minut, ona już jest spełniona, ona jest zadowolona. Wiele razy słyszałem, że kobieta się cieszy z tego, że ja doszedłem, rozumiesz? To jej wystarczy, ona jest spełniona, czuje się dobrze. A często jest tak, że faceci
stukają dziewczynę i boją się, że ona nie dojdzie, że ona nie dojdzie i już poczują, że są słabi i tak dalej. Nie, nie musi tak być. Skup się na tym, że jedno z was musi dojść, rozumiesz? A to, czy ona dojdzie, czy ty, naprawdę nie ma znaczenia. Jeśli nauczysz kobietę szybko dochodzić, to uwierz mi, że nie będzie dla niej to problemem. Naprawdę, kobieta naprawdę potrafi dojść w minutę. Kobieta, jak jest niewyżyta, że tak, to całując już się z nią, ona już może bez problemu dostać orgazmu, nie? Jak jest naładowany pistolet, to wystarczy gdzieś tam lekko dotknąć i puf, no nie? Tak samo jest i u facetów, no nie? Nie uprawiałeś seks przez miesiąc, widzisz jakąś super hot panienkę, dochodzi do... szybkiego jakiegoś numerku, dochodzisz momentalnie, nie? Kobiety mają tak samo. I ona nie czuje się w tym, że to jest coś złego. Zobacz, że dawno temu seks był szybki. Przychodził samiec, brał samicę, parę ruchów i zalewał ją i szedł dalej. Nie było czasu, rozumiesz? Poszli do jaskini. Moment, bo mógł zaraz ktoś tam niedźwiedź wejść, czy nawet jakiś inny gościu z pochodnią, czy z czym tam i go zaatakować i tak dalej, więc on musiał być gotowy, no nie? Więc kobiety mają głęboko, że jest to okej, rozumiesz? Że ona musi szybko dojść. Czasem jest tak, że wystarczy, że dochodzisz w kobiecie i to sprawia, że ona dostaje orgazmu, rozumiesz? Dlatego mówię, dla dobra relacji stosuj krótko, ale częściej, rozumiesz? Nawet zobacz, patrz, możesz gdzieś tam uprawiać seks z dziewczyną w domu przez 2 godziny, no nie? No okej, okay, będzie fajnie, no nie? Albo i nie. A możesz gdzieś tam jechać autem, nagle się zatrzymać, rzucić ją na maskę z przodu, 3 minuty i bum, wsiadacie dalej. I powiedz mi, co daje więc większe doznania? No miałem nieraz, powiem ci, taką sytuację, że jadę z laską, ta mi nagle zaczęła gdzieś tam po udzie dotykać, no nie, patrzy się na nią, mówi, że ona chce, no nie, chce teraz, no nie, jedziemy gdzieś, zjechałem szybko w polną drogę, nawet nie wiem, te, za drzewo, pyk, na maskę, raz, dwa, trzy. To był moment, no nie? 3 minuty, wszyscy zadowoleni, rozumiesz? 3 minuty, laska doszła, ja doszedłem, wszyscy zadowoleni, wsiadamy, jedziemy dalej. Jedziemy dalej do babci na obiad. Bum, zadowolona, uśmiechnięta. O to chodzi, żeby uprawiać ten seks w momencie, gdy macie na niego ochotę. A nie, że to jest jak jakieś wydarzenie, no nie, że powiedziałby dziewczynie, nie, nie, poczekajmy do wieczora i tak dalej, no nie, tam tu, że ty sobie już gdzieś czas rozplanowywujesz. I to psuje, wiesz, to psuje. Naprawdę. Dlatego mówię, nie bój się tego. To nie ma w tym nic złego. Idziesz na spotkanie z dziewczyną, zobacz, idziesz na spotkanie z dziewczyną, jesteście gdzieś tam w parku, nagle zrobiło się ciemno, nie ma ludzi, no nie, jak nie ma ludzi, są wielkie krzaki czy coś, ale nie ma ludzi, po prostu siedzicie w parku, godzina 12 w nocy, niedziela, no nie, bo tak wyszło wam spotkanie, przyjdzie, no to dlaczego gdzieś tam czekać, gdzieś tam, żeby zrobić to w domu, no nie, i tak dalej, widzisz, to już psuje, bierzesz ją za rękę, w krzaki, od tyłu, pyk, 3 minuty i już wszyscy zadowoleni, no nie? Dziewczyna uśmiechnięta. Pamiętaj, że u kobiety orga zaczyna się w głowie. Miejsce, sytuacja, coś zrobienie szybko. One są do tego stworzone, rozumiesz? Naprawdę.
W momencie, gdy ty uprawiasz ten seks długo zawsze, no nie, jak taki żółw, no nie, i okej, ona będzie miała z 20 orgazmów, no ale po co jej te 20 orgazmów? No po co? No to głowa już by jej nie wytrzymała. Tak samo zobacz. Dlaczego na przykład dziewczyny, no, nie lubią też długich przerw właśnie w seksie. Przykładowo, kobieta spotyka się z facetem i on gdzieś tam, no, przykładowo jeździ tirami. No i jest 2 tygodnie w domu, 3 tygodnie go nie ma. No i dlaczego ta dziewczyna gdzieś tam, no, nie potrafi wytrzymać, no nie? Że okej, przyjeżdża, stukają się przez 2 tygodnie i tak, a później przerwa i ją to denerwuje, no nie? Dlaczego jest zdolna gdzieś tam poznać jakiegoś innego gościa i tego? Bo kobieta chce częściej, rozumiesz? Częściej. Nie chce nie wiadomo jak długo, ale chce częściej. Dla kobiety naprawdę to nie problem uprawiać seks codziennie, rozumiesz? Codziennie. Dla kogoś, ktoś pomyśli, że to jest niemożliwe. To jest bez problemu możliwe, tylko to nie musi trwać kilka godzin, tylko to może trwać 5 minut, rozumiesz? Okej, okay, raz na jakiś czas możecie, żeby zmienić rutynę, zrobić to długo, no nie, ale jak nauczysz kobietę tego, to zobaczysz, że ona będzie uwielbiała to, no nie? Bum. Będzie zadowolona. Przyjdzie, zobacz, przyjdzie wkurzona z roboty, no nie, z pracy, szef ją zdenerwował, czy jakiś klient, i tak przyjdzie taka, nabuzowana. Spódnica do góry, raz, dwa, trzy, no nie, i ona już, się dużo lepiej czuje, no nie, dziękuję. I tam jej się wszystko gdzieś tam, ten balonik pękł, no nie, i ona już inna, uśmiechnięta, zadowolona. Bo ona wie, że nie będziesz ją gdzieś tam posuwał godzinę i tak dalej. Czasem to, że gdzieś tam dziewczyna wie, że nie umiesz dojść szybko, no nie? Nie, to ona nie chce się z tobą stukać, nie chce uprawiać z tą seksu, bo widzisz, ty chcesz przykładowo rano, no i ona wie, że ty będziesz godzinę gdzieś tam ją zapinał, no nie? Ona nawet dojdzie po 5 minutach, ale ty będziesz dalej i tak dalej. I on to będzie, jakby to powiedzieć, troszkę drażniło, może ją to będzie bolało. Bo tam będzie już sucho. Wiesz, o co chodzi? No i przykładowo ten seks, no, będzie, no, dla niej taki, no, monotonny, bo ja się posuwał tak samo, no nie? Przez tą godzinę. To już dla kobiety się robi takie, no mówię, no, życie to nie pornol. Musisz to zrozumieć, no nie? Tam to oni robią gdzieś tam długo, no bo wiadomo, muszą się sprzedać. Muszą zarobić, filmik gdzieś tam musi trwać i tak dalej. To jest wszystko przemyślane. Natomiast no, kobiety z natury, zobacz, z natury uwielbiają szybkie numery. Po prostu gadzi mózg, rozumiesz? No przychodził samiec, brał ją raz, dwa, trzy, pyk i już. Nie było czasu na jakieś długie i tak dalej, no nie? Naprawdę kobieta potrzebuje minuty. Paru minut, chwil. I bum, ma orgazm, no nie? To samo ty. Jeśli nauczysz gdzieś tam dochodzić się szybko, no nie? To uwierz mi, być bardziej spełniony. Przychodzisz, szybki numer, pych. A jakbyś chciał, to jeszcze sobie wieczorem przed snem, pyk, no nie? I wszyscy zadowoleni. Bo tak naprawdę tu chodzi o orgazm, no nie? No po to się to robi, żeby gdzieś tam otrzymać ten orgazm, tą przyjemność. I uwierz mi, że dziewczyna nie będzie potrzebowała jakichś płatków róż na łóżku i tak dalej, no nie? Bo jak ona tak robi,
To znaczy, że ona musi się sama pobudzić. Czyli te rzeczy, zobacz, te rzeczy, te świece, róże, kolacja, to wszystko, zobacz, to musi ją pobudzić, bo ty ją nie pobudzasz, no nie? Normalnie jest tak, że jak jesteś męski samiec, tu uwierz mi, to nie potrzeba. Idziesz gdzieś z dziewczyną, jedziesz autem, skręcasz w pole, rzucasz ją gdzieś tam w rzepak, no nie, zapinasz, pyk, 3 minuty, 4, 5, wow, zadowoleni wszyscy. To tak samo zobacz, jak dziewczyna ci robi loda. No jak robi go długo, długo, to już cię męczy. Widzisz, że ona se nie radzi, ona nie umie robić loda. Ona pół godziny się męczy. I po pewnym czasie może cię to drażnić, bo chciałbyś dojść, a ona nie potrafi, no nie? Się bawi, zabawi się, rozumie? No przychodzi druga, rochcio, pach, to pół, no nie? 5 minut, wow, zadowolony, wow, super, no nie? Bo ci się gdzieś tam, no nie chce gdzieś tam 2 godzin gdzieś tam marnować, no nie? Okej, możesz mieć jakiś tam kaprys raz na jakiś czas, że chcesz mieć dłużej, no nie? Ale to i tak cię będzie męczyło, no nie? Bo to całe ten podniecenie i tak dalej ulatuje, rozumiesz? Ulatuje. Naprawdę. I powiem ci tak, no... Długie stosunki nie pomagają. Nie pomagają w relacji, no nie? Naprawdę. I powiem ci tak. Tego mi właśnie nauczyły kobiety, że one nie chcą takich długich, no nie? Po kilka godzin, no nie? Ona woli być zapinana częściej, częściej i krócej, rozumiesz? Niż przykładowo wchodzisz ten cały proces, no nie, że ty musisz długo i tak dalej. Jeszcze na koniec zapytać, czy doszło, ona ci powie nie, a ty po godzinie trzymałeś, bo mogłeś dojść po 5 minut, ale czekałeś, aż ona dojdzie. Ona i tak nie doszła. I ona widzi, że się męczysz, że chcesz i tak dalej. No i później mówię. Dochodzi do sytuacji, w których no, dziewczyna nie chce uprawiać tego seksu, nie ma tych emocji, no nie? Dochodzi do sytuacji, w których faceci gdzieś tam boją się coś zrobić szybko, no nie? Szybko. A takie sytuacje naprawdę no, najbardziej dostarczają najfajniejszych emocji, rozumiesz? Nawet zobacz, no śmieszny przykład. Dziewczyna śpi, śpicie gdzieś tam. Druga w nocy, nagle tobie się zachciało, no nie? Ona śpi. Przybliżasz się do niej, jak śpi naga, no nie? To ją zapinasz, pyk, rachciach, pach, już. Dziewczyna się śmieje, no nie? Ale zadowolona. Ewentualnie w drugą tą stronę śpisz, nagle dziewczyna zaczyna, trzecia w nocy się obudziła, bo ma ochotę, bo coś jej śniło, podnieciła się i przykładowo łapie za sprzęt, no nie? Rachciach pach, no nie. Załapałeś, o co chodzi. 3-4 minuty, ona doszła, ty doszedłeś i idziecie spać dalej, no nie? I wszystko zadowolone, rozumiesz? I dziewczyna jest bardziej spełniona, niż by, gdyby by czekała do rana i tak dalej, do na odpowiedni moment, no nie? No to ulatuje, no nie? Ulatuje. Dlatego mówię, dla lepszej relacji z kobietą, no uprawiaj ten seks częściej i krócej, no nie? Nie musisz naprawdę długo. Bo gdy będziesz robił to długo, ale rzadko, czyli na przykład przez 2 godziny, ale będzie to raz w tygodniu, no to, jakby to powiedzieć, kobieta, no może gdzieś tam być niespełniona. I to może zagrozić powodzeniu twojej relacji. No nie mogą być fochy, mogą być jakieś tam tego, no bo ona przez ten tydzień sobie już pewnie tam sama palcówką się. Zabawiła i tak dalej. Dlatego no mówię.
krócej, ale częściej jest o wiele lepsze niż długo, ale rzadziej. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia. Trzymaj się i do usłyszenia. Trzymaj się i do usłyszenia. Trzymaj się.